17 września 1939. Pamiętamy. Noc z 21 na 22 września. Wieś Kodziowice. Dziś tereny Białorusi. Starcie pomiędzy 101 Pułkiem Ułanów a oddziałami sowieckiej 2 Brygady Pancernej. Po walkach w Grodnie Polacy mieli tylko jeden karabin przeciwpancerny z resztkami amunicji. Wieźli ze sobą pozostałe po obronie miasta butelki zapalające. Broń przeciwczołgom. Gdy zabrakło butelek, w ruch poszły zabrane z okolicznych domów lampy naftowe. Zniszczono 22 czołgi. Uczestnik bitwy, rotmistrz Narcyz Łopianowski, był potem więźniem NKWD. Przesłuchujący go Sowieci pytali o sposoby, jakimi zmuszał swoich żołnierzy do podjęcia beznadziejnej walki. Trudno im było pojąć, że motywacją była wolność. 17 września 1939. Pamiętamy.